Nieruchomości, budownictwo i produkcja mebli. Mam z wielką przyjemnością zaprosić pana Artura Szymańskiego, który będzie wręczał statuetki w tej kategorii. Jest to dziennikarz, biznesmen i inwestor. Serdecznie zapraszam, panie Arturze. Witamy. Dobry wieczór. I zobaczymy, kto wygrał. I proszę państwa, zobaczymy w poszczególnych kategoriach. Lider bezpiecznych inwestycji w obszarze nieruchomości. Tak, i kto tu jest zwycięzcą w tej kategorii? Polsko-Chorwackie Towarzystwo Inwestycyjne. Lider bezpiecznych inwestycji w obszarze nieruchomości. Statuetkę przekażemy w innym terminie, dlatego że niestety nie przyjechali laureaci. Ale gratulujemy. Nie dotarli, ale statuetka jest i na pewno i dotrze do nich. W dogodnym terminie. Proszę państwa, kolejna kategoria. Lider najwyższej jakości w obrocie nieruchomościami. Bardzo proszę. Kolejna kategoria, tym razem druga w tej kategorii. Statuetkę w tej kategorii odbierze pani Natalia Drysiak. Brawo, zapraszam panią na scenę. Pani Natalio, bardzo prosimy. Przypomnę, że wszyscy uhonorowani statuetkami są zaproszeni również do nowo otwartej restauracji w Warszawie u Wieniawy. Ja na jedzenie chętnie. Ja powiedziałem to do wszystkich tych, którzy dostali. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za to wyróżnienie. Muszę wam powiedzieć, że na rynku jestem 12 lat. Jak przyjechałam po raz pierwszy z małej miejscowości, z Warmii i Mazur do Warszawy, to nie byłam taka pewna siebie, jak wchodziłam na scenę. Jak prezentowałam swoją pierwszą nieruchomość, to pamiętam jak dziś, kiedy wprowadzałam klientów do domu za 1,5 miliona złotych w Komorowie koło Pruszkowa i moje pierwsze słowa po otwarciu drzwi to były: o kurwa, jaki żrandol. Dziś wiem, jak się zachować. Wtedy było gorzej. Także ta jakość wypracowana przez 12 lat. Dziękuję serdecznie i udanego wieczoru państwu życzę. Dziękujemy pięknie, gratulujemy. Prosimy o piękne zdjęcia. Dziękujemy pięknie. Proszę państwa, lider w sprzedaży i wynajmie nieruchomości premium. Bardzo prosimy. Czekamy na kolejnego laureata w tej kategorii. Zapraszam na scenę właściciela firmy, pana Bartłomieja Anusewicza, po odbiór tejże statuetki. Gratuluję. Zapraszamy i gratulujemy. Nie powiedział pan, jakiej firmy, to może tutaj od razu dodam, firmy Lions Estate, agencji nieruchomości. Przede wszystkim na początku chciałem podziękować jury i redakcji magazynu Businesswoman and Life za to wyróżnienie. Jest mi ogromnie przyjemnie, że jestem w gronie tylu znakomitych laureatów. I chciałem wyjaśnić, że mimo że to ja odbieram tę nagrodę, Lions Estate jest firmą kobiet, jest ich znacznie więcej. I co będę ukrywał, są znacznie od nas lepsze pod każdym względem. Skuteczniejsze, bardziej waleczne. Zarabiają więcej pieniędzy. Na koniec jeszcze dodam, chociaż moja żona zaraz będzie zła, że w sumie sobie tak żartuję. Chciałem powiedzieć, że w końcu ta nagroda trafia we właściwe ręce. Dziękujemy pięknie i rzeczywiście gratulujemy gorąco. Gratulacje Boże. Dziękujemy. Lider profesjonalnej obsługi klienta w obrocie nieruchomościami. A w tej kategorii laureatką jest właścicielka firmy eksperci.pro, pani Marta Gadzińska. Bardzo prosimy. Dobry wieczór państwu.
To bardzo miłe dostać taki prezent w 10. rocznicę prowadzenia firmy, którą otworzyłam przez przekorę, bo nie byłam zadowolona z obsługi na rynku nieruchomości jako klientka i stwierdziłam, że jest tutaj dużo do zrobienia. A teraz mam przyjemność widzieć na scenie wcześniej kolegów, z którymi współpracujemy na co dzień, tworząc nową rzeczywistość na rynku nieruchomości. Strasznie to przyjemne móc to osobiście kreować. Dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Bardzo dziękujemy. Wielkie gratulacje. Proszę jeszcze pozostać. Drodzy goście, lider najwyższej jakości usług w branży budowlanej. Kto jest laureatem? Z niecierpliwością oczekujemy tego laureata, a jest nim firma Akor, a statuetkę z ramienia firmy odbierze jej założyciel, pan Artur Koralewski. Zapraszam na scenę. Państwu powiem krótko, jestem konkretny, powiem krótko, dziękuję za wręczenie statuetki. Dziękujemy bardzo. I kolejny laureat, tym razem kategoria lider najwyższej jakości mebli w stylu loftowym i skandynawskim. Czekamy na tego laureata. Zaraz się dowiemy. A nagrodę w imieniu laureata, bo to już wiem, odbierze pani Elżbieta Jeznach, brawo, redaktor naczelna, tak, Businesswoman and Life. Bardzo proszę. Elu, zapraszamy na scenę. Bardzo dziękuję w imieniu firmy Projekt Loft i oczywiście przekażę właścicielce, która tutaj zasługuje na to wyróżnienie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy serdecznie, prosimy o przekazanie. Dziękuję panie Arturze za pomoc. Dziękuję również, życzę miłego wieczoru i cieszenia się każdą chwilą carpe diem. Będziemy się starali cieszyć jak najmocniej, tym bardziej, że teraz kolejna kategoria. A przy rozdawaniu tych statuetek w tej kategorii bardzo bym prosił o pomoc panią Joannę Adamiak, właścicielkę agencji Face It. Bardzo prosimy. Jest z nami pani Joanna. Witam serdecznie, dziękuję, że będzie pani mi pomagać. A przed nami kolejni laureaci. Lider kształtowania przywódczych postaw. Statuetka Polish Business Women of Life Awards wędruje do pani Joanny Burnos, prezesa zarządu Leaders Institute. Zapraszam panią Joannę po odbiór nagrody. Gratulujemy pięknie. Dziękuję serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Pierwsza kaju z tej sceny padła, więc nie będę się powtarzać. Jestem bardzo szczęśliwa, że jestem dzisiaj z Wami. Cieszę się, że jest tyle uśmiechniętych twarzy na tej sali, mimo tej nieco ponurej covidowej rzeczywistości. W nazwie mojej firmy mamy słowo lider, które dzisiaj tutaj padło wiele, wiele razy. I to jest to, o co nam chodzi w Leaders Institute. Chodzi o to, aby budować nową generację liderek i liderów. Zachęcam do tego szczególnie panie, abyście zaczęły o sobie myśleć w kategoriach liderki właśnie. Potrzebujemy was wszędzie. W domach, w biznesie, w życiu publicznym.
Pamiętajmy, że w kryzysie liderzy się weryfikują, ale też rodzą następni i tego nam wszystkim życzę. A Polki mają niesamowitą moc. Nie tylko są najbardziej przedsiębiorcze w Europie, ale są też najsilniejsze. Wygramy! Dziękujemy i gratulujemy gorąco. Proszę Państwa, lider profesjonalnej komunikacji PR i budowania wizerunku. Może wiem, że to bardzo trudna kategoria, więc tym bardziej gratuluję marce Touch PR i po odbiór statuetki zapraszam panią Sandrę Kaczmarek. Dobry wieczór Państwu. Ja sobie trochę pogadam, bo z tego żyję. Chciałabym małą anegdotkę przywołać, bo wydaje mi się, że prowadzenie swojego biznesu to jest jak składanie samolotu w trakcie lotu. I ja miałam takie szczęście, że w trakcie tego mojego lotu złapałam 3 bociany i mam dzisiaj 3 malutkich dzieci. Chciałabym podziękować redakcji za to, że tytuł tego magazynu, który dzisiaj jest organizatorem tej pięknej gali, nazywa się Businesswoman and Life. I do tego chciałabym nawiązać, ponieważ wydaje mi się, że każda z pań tutaj prowadzi tak naprawdę co najmniej 2 firmy. Pierwsza firma do 17, czyli zarządzanie HR, kadrami, finansami, marketingiem, PR-em, nomen omen, albo proszę się zgłosić do nas. Po 17 to jest logistyka szkolna, basenowa, szycie strojów na Halloween i nie daj Boże edukacja zdalna naszych dzieci. Bardzo dziękuję za tę nagrodę, jest mi bardzo miło. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy. Proszę Państwa, lider odkrywania kobiecości. Lider odkrywania kobiecości, pani Monika Grobelna. Gratulacje i zapraszam po odbiór statuetki. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję bardzo serdecznie za tą nominację. Powiem szczerze, że przyszła do mnie ona niespodziewanie, krótko po tym, jak stworzyłam nową swoją markę, Domina Transformacji, od której niektórym osobom zrobiło się zbyt gorąco. Ale cóż, dla mnie ta nagroda jest dowodem na to, że jeżeli ty, kobieto, uwierzysz, że jesteś wyjątkową, wielowymiarową istotą, to potrzeba rywalizacji znika i możemy wspierać się nawzajem i możemy dominować w życiu, w seksie i w biznesie. Dzięki! Dziękujemy pięknie. Proszę Państwa, lider kamer samochodowych. W kategorii lider kamer samochodowych mam przyjemność nagrodzić firmę Mio Polska i po odbiór statuetki zapraszam pana Kamila Borysa. Zapraszam serdecznie. Przede wszystkim chciałbym przeprosić Państwa za nieobecność głównego przedstawiciela naszej marki, marki Mio. Niestety Łukasz dziś nie mógł być z Państwem z powodu nagłych obowiązków firmowych, dlatego my jako agencja For Publicity, będąc ich parasolem ochronnym w takich sytuacjach, stajemy zawsze czołem i wspieramy ich. Ta statuetka jest dla nas wyrazem jednego, że warto w swoich działaniach, szczególnie w postaci takiej marki, jaką jest Mio, stawiać na jakość swoich produktów oraz na innowacyjność.
Chciałbym przede wszystkim podziękować za uznanie właśnie tych działań dla marki Mio. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I bardzo gratulujemy. Proszę Państwa, następna statuetka to odkrycie roku. Zaraz się dowiemy, kto otrzyma w tej kategorii. Może odkrycie roku i muszę powiedzieć, że byłam w tej restauracji, jest rzeczywiście znakomita, najlepsza chyba kuchnia oficerska w Polsce. Restauracja Uwieniawy. Po odbiór statuetki zapraszam panią Martę Sternicką. Kochani, szalenie dziękuję za tę nagrodę. Muszę powiedzieć, że restauracja była otwarta w najgorszym dla nas wszystkich, w tym dla branży gastronomicznej czasie. Chciałam powiedzieć z tego miejsca, że wierzę w solidarność przedsiębiorców. Ze swojej strony obiecuję, że jutro oznaczę wszystkie wasze biznesy i polecę was wszędzie, gdzie tylko mogę. I mam nadzieję, że te skromne vouchery motywujące do odwiedzenia naszej restauracji zachęcą was do przyjścia do nas na Plac Piłsudskiego 9. W samym sercu Warszawy gorąco zapraszam, uwierzcie, że będzie smacznie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, wpadniemy. Bardzo dziękujemy i gratulujemy. Odkrycie roku. Proszę Państwa, kolejna kategoria. Charyzmatyczna osobowość w świecie sztuki. Mam zaszczyt statuetkę kategorii charyzmatyczna osobowość w świecie sztuki pani Azira Lili, Agnieszka Dirks, artystka i ekspertka sztuki pozytywnej i pozytywnych przestrzeni. Zapraszam serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję przede wszystkim wspaniałemu organizatorowi za zorganizowanie takiej gali, przeniesienie przede wszystkim z dnia jutrzejszego na dziś, co na pewno było ogromnym wyzwaniem i kosztowało mnóstwo pracy i mnóstwo trudu. Także serdeczne podziękowania dla wspaniałych organizatorek, dla Business Women in Life, a także dla wszystkich gości, którzy też musieli się naprawdę wysilić, żeby dzisiaj zdążyć i żeby przyjść na tą wspaniałą galę. Także wszystkim dziękuję za obecność. Dziękuję przede wszystkim osobie, która mnie nominowała do tego wspaniałego wyróżnienia, jak również osobie, która mnie bardzo wspierała w całym czasie, czyli podziękowania dla wspaniałej Małgosi i dla wspaniałej Wanusi. Życzę Państwu udanego, cudownego wieczoru. A również, jeśli macie ochotę, zapraszam do bardzo limitowanych edycji, które dostępne są w tej chwili tylko i wyłącznie tutaj, tylko dla Państwa. Miłego wieczoru, dziękuję serdecznie. Dziękujemy pięknie. Charyzmatyczna osobowość w świecie sztuki. I proszę Państwa, kolejna kategoria, lider efektownych strategii biznesowych. W kategorii lider efektownych strategii biznesowych zapraszam po odbiór statuetki panią Annę Stachniuk. Zapraszam. Moi drodzy, bardzo często moim klientom mówię, że jedyna rzecz pewna w życiu i w biznesie to zmiana. Niekoniecznie tych zmian, które są teraz, chcieliśmy, ale musimy się z nimi godzić, musimy na nie reagować i musimy być elastyczni. Nie każdy z nas jest elastyczny, natomiast musimy się tego uczyć, oswajać się ze zmianą i żyć dalej, czego nam wszystkim życzę jako strateg biznesowy. Zapraszam do mnie. Jeżeli ktoś by miał jakąś
potrzebował pomocy w sprawach zorganizowania na nowo swojego biznesu czy swojej marki osobistej. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękujemy i również gratulujemy. Piękne zdjęcie. Dziękujemy pięknie. Dziękuję również pani Joasi za pomoc przy rozdawaniu, przy honorowaniu. Ja bardzo dziękuję. Tych, którzy otrzymują statuetki. Proszę państwa, no emocji widzę, nam nie brakuje, a kolejne przed nami.